Witam serdecznie na drugiej części prezentacji o polityce monetarnej. Dziś porozmawiamy sobie o instrumentach, które ma bank centralny, żeby regulować stopy procentowe i generalnie podaż pieniądza do gospodarki. Ostatnio była mowa o tym, w jaki sposób bank centralny reguluje koszt pieniądza poprzez stopy procentowe. Znaczy tam była mowa o takich podstawowych kwestiach, w jaki sposób wysokość stopy procentowej wpływa na inflację. Natomiast dziś sobie porozmawiamy już dokładnie o konkretnych instrumentach, jakie ma bank centralny. No właśnie, Narodowy Bank Polski wpływa na poziom inflacji przede wszystkim poprzez określanie tych stóp procentowych, o których była mowa wcześniej, i to one wyznaczają rentowność poszczególnych instrumentów polityki pieniężnej. Jakie to są instrumenty? Na przykład operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe i rezerwa obowiązkowa. Operując tymi instrumentami, Narodowy Bank Polski dąży do kształtowania takiego poziomu stóp procentowych w gospodarce, aby maksymalizować prawdopodobieństwo osiągnięcia celu inflacyjnego. I teraz, co to są za instrumenty? Pierwszy instrument to jest rezerwa obowiązkowa. To polega na tym, że banki przekazują określoną część działalności pasywnej. Część pasywna, która z bilansu mówi nam o źródłach finansowania się przedsiębiorstwa czy banku. W przypadku banków kluczową pozycją są depozyty złożone przez klientów. Depozyty, które klienci składają w banku komercyjnym, stanowią bazę kapitałową, z której bank komercyjny finansuje na przykład udzielanie kredytów. To jest takie źródło podstawowe, ale poza tym w tej części pasywnej są również na przykład wyemitowane papiery wartościowe, ponieważ bank również może emitować obligacje i w ten sposób pozyskać kapitał. Także rezerwa obowiązkowa jest to ta część działalności pasywnej, którą banki komercyjne muszą przekazać do banku centralnego. Dotychczas, do niedawna, było to 3,5%. Czyli weźmy sobie taki uproszczony przykład. Bank komercyjny ma 100 zł depozytów, no to 3,5% musi przekazać do banku centralnego jako rezerwę obowiązkową. Natomiast teraz ostatnio, ze względu na zagrożenie koniunktury gospodarczej przez epidemię koronawirusa, bank centralny obniżył tą stopę rezerwy do 0,5%. Także widzimy, że teraz aktualnie zachodzą takie duże zmiany w polityce banków centralnych. I teraz tak, jakie funkcje pełni ta rezerwa obowiązkowa? Po pierwsze, jest to instrument, który zabezpiecza wkłady deponentów, bo jeśli bank komercyjny musi chociażby małą część ulokować w banku centralnym, no to wiemy, że chociaż to mała część, ale jest bardzo bezpieczna. Bank tym nie obraca i wiemy, że chociaż tej części nie straci. Po drugie, rezerwa obowiązkowa pełni funkcję również fiskalną, która, ponieważ to przysparza dochodów bankowi centralnemu, a pośrednio państwu, bo jeżeli te środki są przymusowo lokowane w banku centralnym, to bank centralny może ich używać w swoich operacjach i wtedy bank centralny może osiągnąć pewien zysk, a przypomnijmy, że większość zysku NBP wędruje do państwa polskiego, do budżetu państwa, więc w ten sposób bank centralny, kreując popyt na swoje, że tak powiem w cudzysłowie, usługi, na tym pieniądzu z banków komercyjnych zarabia i pośrednio przez to zasila budżet państwa. Właśnie, po trzecie, stopa rezerwy obowiązkowej wpływa na mnożnik kreacji pieniądza. Właśnie, banki komercyjne kreują pieniądz, tak jak już była mowa wcześniej, w ten sposób, że przyjmują depozyty i jednocześnie udzielają kredytów. W ten sposób pieniądz się, że tak powiem, rozmnaża i im mniej musi taki bank komercyjny odłożyć do banku centralnego, tym ma więcej środków na kreację tych kredytów, czyli im mniejsza rezerwa obowiązkowa, tym większa kreacja pieniądza i tym większa
podaż pieniądza do gospodarki. Kolejny punkt. Rezerwa obowiązkowa tworzy popyt na pieniądz rezerwowy banku centralnego, co jest szczególnie ważne w sytuacjach nadpłynności sektora bankowego. Gdy banki mają za dużo środków, to bank centralny może ustalić wyższą stopę rezerwy obowiązkowej. Wtedy banki muszą większą część środków lokować w banku centralnym. W ten sposób bank centralny troszkę odciąga tą płynność sektora bankowego, komercyjnego do siebie. Z tym, że rezerwa obowiązkowa to jest instrument, którego znaczenie maleje przez ostatnie 70-80 lat. Rzeczywiście coraz mniej jest to znaczący instrument. Tak jak już wspomniałem, ostatnio Narodowy Bank Polski zmniejszył stopę rezerwy z 3,5% do 0,5%. Także widzimy, że jest to duży skok, duże ograniczenie tego instrumentu, ale przez to właśnie Narodowy Bank Polski chce zwiększyć tą dostępność pieniądza dla realnej gospodarki, bo im mniej banki komercyjne muszą odłożyć w banku centralnym jako tą rezerwę obowiązkową, tym więcej mają środków na pożyczanie do gospodarki. Dobra, i to był pierwszy instrument. Drugi instrument to są operacje kredytowo-depozytowe, tak zwane standing facilities. To są takie operacje, które są wykorzystywane zawsze z inicjatywy banków komercyjnych. Można to przyrównać, powiedzmy, do osoby fizycznej. My możemy złożyć w banku komercyjnym depozyt, lokatę albo wziąć kredyt. I tak samo banki komercyjne mogą zrobić to samo, tylko że w banku centralnym. Właśnie. Banki komercyjne mogą złożyć depozyt w banku centralnym. On zwykle jest bardzo nisko oprocentowany, żeby banki komercyjne z tego za bardzo nie korzystały, ponieważ co do zasady banki muszą pozyskiwać kapitał i lokować swój kapitał na rynku, w warunkach rynkowych. Natomiast ten depozyt w banku centralnym jest taką ostatecznością. Gdy już bank komercyjny nie ma co zrobić z tymi środkami, wtedy lokuje je w banku centralnym, ale bank centralny nie chce, żeby banki komercyjne nadużywały tego instrumentu. Zatem to oprocentowanie zwykle jest niższe niż oprocentowanie lokat na rynku międzybankowym. Na przykład Europejski Bank Centralny ma tą stopę depozytową na poziomie ujemnym, żeby zniechęcić banki komercyjne do tego, żeby lokowały w banku centralnym. Banki komercyjne mają teraz pożyczać przedsiębiorcom, konsumentom, a nie lokować w banku centralnym, i bank centralny strefy euro, czyli Europejski Bank Centralny, w taki sposób chce zniechęcać te banki, po prostu ustalając ujemne oprocentowanie depozytu. Czyli jeżeli bank komercyjny chce, to może ulokować te środki w banku centralnym, ale one będą po prostu traciły mu na wartości. Także w ten sposób EBC, czyli Europejski Bank Centralny, zniechęca te banki do lokowania tych środków. W Polsce ta stopa depozytowa jest niska. Aktualnie wynosi 0,5%. Także też po prostu te banki są zniechęcane, żeby utrzymywać środki na koncie w banku centralnym. Oraz właśnie z drugiej strony mamy kredyt refinansowy. To jest taki mechanizm, zgodnie z którym po prostu gdy bank komercyjny utraci płynność, wtedy może się ratować tym kredytem refinansowym z banku centralnego. Jego oprocentowanie jest dosyć wysokie, także żeby banki z tego nie korzystały zbyt chętnie, ale on jest. W razie czego, gdy bank utraci płynność, czy potrzebuje nagle gotówki, to wie, że zawsze może wziąć w banku centralnym i ten kredyt się przydaje, gdy rynek międzybankowy już danego dnia jest zamknięty. Na przykład bank nagle potrzebuje gotówki, wtedy taki kredyt refinansowy może wziąć. I on jest zwykle pod zastaw papierów wartościowych. Bank komercyjny daje do banku centralnego jakieś aktywa, na przykład obligacje, i za te obligacje dostaje kredyt refinansowy
na pewnych warunkach dosyć niekorzystnych z punktu widzenia rynkowego, ponieważ też bank centralny nie chce, żeby banki komercyjne nadmiernie się finansowały z banku centralnego, tylko chce, żeby to finansowanie znajdowały na rynku. Właśnie teraz tak, jaka jest funkcja tego kredytu refinansowego? Po pierwsze, on refinansuje operacje aktywne banków komercyjnych, operacje aktywne, czyli głównie udzielanie kredytów. Ok, po drugie, pomoc w odzyskiwaniu płynności banków komercyjnych w sytuacji nagłego jej zachwiania. Tutaj bank centralny pełni funkcję tak zwanego pożyczkodawcy ostatniej instancji, czyli gdy nikt już nie chce pożyczyć, wtedy bank centralny zawsze pożyczy. Na tym polega ta funkcja tego pożyczkodawcy ostatniej instancji. Ok, po trzecie, kredyt refinansowy wpływa na rynkową stopę procentową oraz sygnalizuje zmiany w restrykcyjności polityki monetarnej. Czyli po prostu, gdy po stopie oprocentowania tego kredytu widzimy, jak restrykcyjna jest polityka monetarna. Gdy ta stopa jest wysoka, wtedy mówimy o bardziej restrykcyjnej polityce monetarnej, a gdy ona jest niska, mówimy o bardziej łagodnej polityce monetarnej, inaczej pieniężnej. Właśnie, po czwarte, ten kredyt refinansowy stabilizuje od góry zmienność rynkowych stóp procentowych. Zaraz sobie o tym jeszcze powiemy. I jako ostatni punkt, ten kredyt refinansowy wpływa na rozwój rynków poszczególnych papierów wartościowych, ponieważ bank centralny określa, jakie papiery wartościowe przyjmuje pod zastaw tego kredytu refinansowego. Jeśli w tej grupie aktywów będą, powiedzmy to, papiery samorządów, to, no to wtedy banki będą chętnie kupowały te obligacje samorządowe, inaczej municypalne, ponieważ będą wiedziały, że w razie czego pod zastaw tych obligacji otrzymają ten kredyt refinansowy w banku centralnym. Dlatego właśnie ta lista instrumentów, które są uznawane przez bank centralny jako zastaw pod kredyt refinansowy, jest ważna, ponieważ jeżeli na tej liście znajdują się dane papiery, to banki komercyjne będą chętnie je kupować i w ten sposób dany segment rynku się lepiej rozwija. No właśnie, i tu jest ważna kwestia. Oprocentowanie operacji depozytowo-kredytowych tworzy tak zwany korytarz zmienności stóp procentowych. Zobaczcie, to jest przykład akurat z Europejskiego Banku Centralnego. Tu jest właśnie na czerwono deposit facility, czyli to oprocentowanie tych depozytów w banku centralnym. No i tutaj też mamy zieloną linię marginal lending facility, czyli właśnie to oprocentowanie kredytu refinansowego. I mamy tutaj na niebiesko EONie, czyli po prostu najprościej mówiąc stopę oprocentowania depozytów overnight na rynku międzybankowym, czyli po jakiej stopie banki komercyjne między sobą lokują środki na jeden dzień, tak? I chodzi o to, że oprocentowanie depozytów w banku centralnym oraz oprocentowanie kredytu refinansowego tworzy taki korytarz zmienności dla rynkowych stóp procentowych. Zobaczcie, te stopy rynkowe nie wychodzą z tego kanału. Zobaczcie. Dlaczego? Ponieważ po co bank ma lokować środki na niższe oprocentowanie, skoro zawsze może tutaj w tym przypadku ulokować na 1% w banku centralnym, tak? Czyli po prostu bank centralny jest najpewniejszym podmiotem, w którym można ulokować depozyt, więc nie ma sensu lokować nigdzie indziej poniżej tej kwoty, którą oferuje bank centralny. I z drugiej strony, jaki dla banku komercyjnego byłby sens, żeby on pozyskiwał finansowanie na powyżej 3%, tu mówimy o tym powiedzmy roku 2004, skoro na 3% mógł mieć kredyt refinansowy z banku centralnego. Czyli widzimy, że to jest właśnie korytarz zmienności stóp procentowych, które wyznacza oprocentowanie stopa depozytów w banku centralnym i stopa
kredytu i koszt kredytu refinansowego. To jest właśnie to. Dobra, i teraz tak, zanim przejdziemy do kolejnego instrumentu, musimy zrozumieć, w jaki sposób działają obligacje. Czym są obligacje? Jest to instrument dłużny, które emitują różne podmioty, na przykład państwa, na przykład przedsiębiorstwa. Gdybym ja był przedsiębiorcą, mógłbym wyemitować obligacje. Obligacja dla mnie jako emitenta jest w pewnym sensie podobna do kredytu. Jeżeli na przykład ktoś z państwa jako inwestor by nabył taką obligację, to tak jakby udzielił mi kredytu, bo obligacja ma swoją cenę nominalną oraz zwykle się płaci od niej odsetki. Przykład. Ja emituję obligacje o wartości 1000 zł na 2 lata, czyli państwo kupujecie tą obligację ode mnie i za 2 lata ja wykupię ją za dokładnie taką samą wartość, po której została ona przez państwa nabyta, czyli 1000 zł, i ustalam, że na przykład co roku będę płacił od niej 2% odsetek, tak? 2% odsetek, czyli te 20 zł rocznie. I w ten sposób działa obligacja. Dla mnie jest to jakby substytut kredytu, tylko że nie zwracam się do banku, tylko do inwestora, który tą obligację będzie chciał nabyć. A dla państwa jest to taki jakby substytut depozytu, no bo się lokuje środki w coś i od tego otrzymuje się odsetki. Tu mamy na przykład różne obligacje, które oferuje państwo. My jako osoby fizyczne też możemy kupować obligacje od rządu. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład obligacje 3-miesięczne, stałe procentowe, powiedzmy 1,5% rocznie. Generalnie to oprocentowanie obligacji nie różni się za bardzo od oprocentowania lokat. Także na obligacjach się za dużo nie zarobi, ale jest to instrument pewny, tak jak lokata, tak? Pewny w takim sensie, że jest małe ryzyko, że rząd zbankrutuje i nam ich nie wykupi. Ale co ciekawe, mamy też obligacje indeksowane inflacją. To polega na tym, że w pierwszym roku otrzymujemy jakąś tam stopę zwrotu, a w kolejnych latach ta stopa zwrotu zależy od pewnej stałej premii plus inflacja. Czyli jeżeli teraz mamy, powiedzmy, inflację na poziomie prawie 5%, to my, kupując takie obligacje, możemy się przed taką inflacją zabezpieczyć. Także to jest ciekawa rzecz. Ok, i na rynku obligacji mamy, powiedzmy, rynek pierwotny i wtórny. Rynek pierwotny polega na tym, że na przykład rząd emituje obligacje na aukcji i inwestorzy zgłaszają się i kupują te obligacje bezpośrednio od rządu po cenie nominalnej, ale jest też rynek wtórny. Jeżeli ktoś nie chce czekać do momentu wykupu tych obligacji, to może je sprzedać na rynku wtórnym. I co jest kluczowe, na rynku wtórnym ceny mogą się zmieniać. Na przykład obligacja o cenie nominalnej w 100 zł może być sprzedana na rynku na przykład za 101 zł albo za 99 zł. Także widzimy, że te ceny już na rynku wtórnym się zmieniają i to ma wpływ również na dochodowość tych obligacji. Bo jeśli my kupimy na przykład, przyjmijmy tak jak przed chwilką było mówione, że mamy obligację dwuletnią oprocentowaną na 2% w skali roku. Jeżeli ktoś kupiłby taką obligację zaraz po emisji i kolejnego dnia by ją sprzedał nam już nie za 1000 zł, ale na przykład za 995 zł, to my kupujemy ją już taniej niż wynosi ta cena nominalna. Czyli dla nas te 5 zł różnicy jest dodatkowym zyskiem. Czyli my zarobimy już więcej niż 2% w skali roku. A jeśli byśmy ją kupili na rynku wtórnym po cenie wyższej niż te 1000 zł, no to będziemy stratni. Tak? W sensie, że zarobimy mniej niż te 2% w skali roku. I o tym warto pamiętać. I generalnie to jest kluczowa zależność, że
rentowność i cena obligacji są ze sobą ujemnie sprzężone, bo jeśli cena rośnie, to rentowność spada. Tak jak była już mowa, jeśli my kupimy obligację, która będzie wykupiona za 1000 zł, jeśli my ją kupimy za 1002 zł, to nasza rentowność spada, prawda? Jeżeli cena rośnie, to rentowność spada. Jeżeli cena spada, to rentowność rośnie. Jeżeli my byśmy kupili obligację, która będzie wykupiona za 2 lata za 1000 zł, jeżeli my ją dorwiemy na rynku o 10 zł taniej, to dla nas jest to dodatkowa rentowność. Na tym to właśnie polega. I teraz taki przykład. Rząd polski wyemitował serię A dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 10 tysięcy złotych każda. Ich oprocentowanie wynosi 2% w skali roku. To jest tak, zaraz po emisji uczestnicy rynku zaczęli oczekiwać spadku stóp procentowych. Pytanie jest takie, jak te oczekiwania wpłyną na cenę obligacji A na rynku wtórnym? Ok, można się chwilkę zastanowić nad odpowiedzią. No właśnie. Odpowiedź jest taka, że ceny obligacji serii A wzrosną, ponieważ w przyszłości oprocentowanie obligacji o podobnych parametrach będzie niższe. Tak? No bo oczekuje się spadku stóp procentowych, czyli kolejne emisje będą już dawały niższe odsetki i inwestorzy będą chcieli zakupić te obligacje ze starej emisji, ponieważ były oprocentowane wyżej niż te obligacje, które będą nowo wyemitowane. Zatem ceny starych obligacji wzrosną, tak? Teraz pytanie kolejne. Jak wzrost cen wpłynie na rentowność obligacji serii A? O tym już była mowa. Okay. Właśnie, wzrost cen doprowadzi do spadku rentowności obligacji serii A na rynku wtórnym. Przykład, jeśli my kupimy obligacje dwuletnie o cenie nominalnej, tak jak była mowa wcześniej, o cenie nominalnej 10 tysięcy złotych, jeżeli my je kupimy o 100 zł drożej za 10 100 zł, to zarobimy na nich 200 zł po pierwszym roku, 200 zł po drugim roku, ale musimy odjąć jeszcze od nich to, że kupiliśmy je o 100 zł wyżej, o 100 zł drożej niż wynosi cena nominalna, czyli cena wykupu ich po 2 latach, czyli my zarobimy na nich 100 zł. A gdybyśmy zakupili te obligacje serii A na rynku pierwotnym, to byśmy zarobili 400 zł, tak? Czyli widzimy, że w ten sposób oczekiwania na spadek stóp procentowych sprawiły, że cena tej naszej pierwotnej emisji, w sensie, że te obligacje serii A po prostu stały się droższe i my kupując je na rynku wtórnym za troszkę wyższą cenę już tracimy na ich rentowności. Ok, i teraz tak, zobaczmy sobie, jaka jest rentowność polskich obligacji aktualnie. Polskie papiery dłużne mają rentowność na poziomie niecałego 1%, jeśli patrzymy na te obligacje o zapadalności poniżej 1 roku. I generalnie jest taka zależność, że im dłuższy jest horyzont do wykupu obligacji, tym to oprocentowanie jest wyższe. Ono zależy od kilku czynników, głównie od ryzyka niewypłacalności emitenta, czyli im bardziej kraj jest podatny na bankructwo przez na przykład nieodpowiedzialną politykę fiskalną, tym to oprocentowanie będzie wyższe, ponieważ inwestorzy będą chcieli wziąć poprawkę na to, że ok, ten rząd może nie wykupić obligacji, więc ja zażądam więcej, tak? Tak jak w przypadku jest kredytów. Gdy mamy tak zwane chwilówki, to one są oprocentowane wyżej, ponieważ ryzyko jest wyższe, tak? Jak mamy kredyt hipoteczny, to jego oprocentowanie jest bardzo niskie, ponieważ bank ma pozostaw dom. Tak? Czyli widzimy, że oprocentowanie zależy w dużej mierze od ryzyka. Tak? Czyli widzimy, że gdy mamy rząd i państwo dosyć stabilne, to oprocentowanie jego obligacji, czyli jego długu jest dosyć niskie. Po drugie, ważnym czynnikiem jest inflacja. Jeśli spodziewamy się wyższej inflacji w przyszłości,
to również musimy wziąć na to poprawkę, wyceniając te obligacje, bo jeśli byśmy się spodziewali w Polsce wysokiej inflacji, to byśmy musieli również wziąć poprawkę na to, że musimy na tych papierach wartościowych zarabiać odpowiednio dużo, żeby po prostu być do przodu również w kategoriach realnych. Bo jeśli byśmy kupili obligacje, powiedzmy to 10-letnie, oprocentowane, znaczy które mają rentowność na poziomie prawie 2%, a inflacja średnia byłaby na poziomie 5%, to byśmy realnie na tych obligacjach tracili. A przecież nie o to chodzi. Tak? Czyli widzimy, że generalnie inwestorzy w Polsce nie wyceniają zbyt dużego ryzyka inflacji w nadchodzących okresach. I tu jest tak zwana krzywa rentowności, która nam mówi o tym, jakie mamy oprocentowanie obligacji w zależności od terminu zapadalności. Tu mamy aktualną sytuację, ta linia granatowa, ale widzimy, że miesiąc temu czy rok temu te oprocentowania były wyższe, także polskie obligacje mają trochę niższą rentowność niż ostatnio. Może to wynika z tego, że obniżono oczekiwania odnośnie przyszłej inflacji. Ale tutaj taka ciekawostka. Zobaczmy sobie na papiery szwajcarskie. Od papierów tygodniowych, czyli bonów skarbowych, do 50-letnich obligacji mamy rentowności ujemne. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest taki paradoks naszych czasów, czyli po prostu kupując takie obligacje, osoba, która kupuje, już jest skazana na to, że w momencie ich wykupu otrzyma mniej. Już otrzyma mniej. Z czego to wynika? Wynika to z kilku kwestii. Na przykład ze zwiększonego popytu na obligacje skarbowe z banków centralnych. Przez popyt pośredni. Po prostu banki centralne skupują na masową skalę te obligacje z rynku wtórnego. I przez to jest, można to powiedzieć troszkę sztucznie, ten popyt pompowany, przez to rentowności spadają. Tak jak była mowa przed chwilką, czyli że wyższy popyt na te papiery pcha ceny w górę, a wyższe ceny to niższa rentowność. O tym sobie jeszcze powiemy w innym materiale, bo to jest też ciekawy temat, ujemne stopy procentowe, ale my idziemy dalej. Tutaj jeszcze rzut oka na te rentowności obligacji szwajcarskich. Tutaj mamy granicę 0%. Także widzimy, że wszystko jest poniżej zera. Natomiast jeszcze rok temu te obligacje o zapadalności powyżej, powiedzmy to 20 lat, były jeszcze oprocentowane dodatnio. Teraz już są od tygodniowych po 50-letnie. Wszystkie mają oprocentowanie ujemne. Także to jest absolutnie fenomen naszych czasów. Dobrze, i teraz tak, to były obligacje. I już rozumiemy te mechanizmy, które rządzą obligacjami. Teraz sobie możemy powiedzieć, czym są te operacje otwartego rynku. I to są te główne operacje, które bank centralny stosuje do prowadzenia polityki pieniężnej. Zobaczcie, te operacje otwartego rynku polegają na zawieraniu transakcji pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi, których przedmiotem jest kupno lub sprzedaż papierów wartościowych, przy czym transakcje te mogą mieć charakter kasowy lub terminowy, czyli po prostu rynek kasowy, czyli ten bieżący, natomiast terminowy się dotyczy o na przykład kontraktów, które zapadają za jakiś czas. I tu jest kluczowe, że inicjatorem jest zawsze bank centralny i transakcje odbywają się na warunkach rynkowych. Wcześniej przy operacjach depozytowo-kredytowych inicjatorem były zawsze banki komercyjne, a tutaj inicjatorem jest zawsze bank centralny. I one są przeprowadzone na warunkach rynkowych, czyli bank centralny musi zaproponować takie kryteria operacji, na przykład taką cenę skupu, żeby banki komercyjne same chciały z tego skorzystać. Czyli na przykład, jeśli bank centralny chce skupować obligacje z rynku,
to musi zaproponować cenę troszeczkę wyższą niż cena rynkowa, żeby banki komercyjne z chęcią chciały z tych operacji skorzystać. Dobrze, i teraz tak. Przedmiotem tych operacji są w głównej mierze papiery wartościowe emitowane przez rząd, na przykład bony skarbowe czy obligacje skarbowe. Bony to są papiery dłużne o zapadalności do roku, natomiast obligacje to są też instrumenty dłużne, ale które zapadają powyżej roku. Właśnie, teraz tak. Natomiast jeszcze przedmiotem tych operacji mogą być bony pieniężne i certyfikaty dłużne. Bony pieniężne to są takie instrumenty, które emituje właśnie bank centralny, nasz NBP. To są też papiery dłużne, ale o charakterze dyskontowym, czyli zamiast wypłacać oprocentowanie, to po prostu bank centralny je emituje po jakiejś kwocie i bank komercyjny może je nabyć i na przykład bank centralny wykupuje je po tygodniu za troszkę wyższą kwotę i przez to niepotrzebne jest oprocentowanie, tylko po prostu banki zarabiają na tym, że po prostu wykup jest po nieco wyższej kwocie. No, na przykład bank komercyjny kupuje taki bon pieniężny po 97 zł, a wykup jest po 100 zł. To jest taki przykład. No i wtedy właśnie on zarabia na różnicy na tym dyskoncie właśnie. Ok, i teraz tak. Zdarza się, że pośród papierów wartościowych stosowanych do operacji otwartego rynku występują również papiery emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa. I właśnie Narodowy Bank Polski ogłosił ostatnio, że będzie skupował papiery wartościowe w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, czyli takich, które mają wpłynąć na płynność sektora bankowego w dłuższym terminie. Zaraz sobie ten schemat jeszcze omówimy. I tam, z tego co widziałem, też są papiery wartościowe, na przykład PKN Orlen, czyli po prostu prywatne firmy. Znaczy, okej, prywatne firmy z dużym udziałem Skarbu Państwa, bo tam chyba w PKN Orlen 30 kilka procent akcjonariatu to jest właśnie Skarb Państwa. I teraz tak, operacje otwartego rynku możemy podzielić na operacje zasilające i one powodują zwiększenie płynności sektora bankowego. W tym przypadku bank centralny kupuje papiery wartościowe. Przykład. Bank komercyjny ma w swoim bilansie obligacje, na przykład rządowe, i bank centralny kupuje, ogłasza skup tych obligacji po cenie wyższej niż rynkowa. Czyli banki komercyjne chętnie sprzedadzą mu te obligacje, czyli obligacje idą z bilansu banku komercyjnego na bilans banku centralnego, a bank centralny płaci im gotówką, czyli te operacje zasilają banki komercyjne w gotówkę. Dlatego one są zasilające, bo gotówka płynie od banku centralnego do banków komercyjnych i w ten sposób banki mają więcej gotówki na bieżącą działalność. Natomiast odwrotnie możemy mówić o operacjach absorbujących. Tutaj bank centralny sprzedaje lub emituje papiery wartościowe i w ten sposób zmniejsza płynność sektora bankowego. No bo wyobraźmy sobie, że bank centralny ogłasza sprzedaż papierów wartościowych, które ma u siebie, albo sam emituje własne, na przykład te bony pieniężne, i wtedy banki komercyjne muszą kupić od niego, czyli one właśnie nabywają papiery, a gotówka idzie do banku centralnego. Stąd to są operacje absorbujące, ponieważ one absorbują gotówkę z bilansów banków komercyjnych i ta gotówka idzie do bilansu banku centralnego. To właśnie na tym polega. I teraz tak, mamy też operacje warunkowe, operacje repo. W tym przypadku bank centralny kupuje od banków komercyjnych papiery wartościowe, czyli tak jak było przed chwilką w tych operacjach zasilających, ale w tym przypadku jest warunek, że on je kupuje, ale z warunkiem ich odsprzedaży po jakimś terminie, tak? Czyli po prostu na przykład bank skupuje obligacje od banków komercyjnych
ale z zastrzeżeniem, że okej, za tydzień będzie odsprzedaż. I co to powoduje? Że banki są zasilane w płynność, ale tylko na pewien czas. Na przykład na tydzień czy na kilka tygodni. Okej, i to jest tak zwana operacja repo. I z drugiej strony mamy operację reverse repo, czyli bank centralny sprzedaje bankom komercyjnym papiery, ale pod warunkiem ich odkupu po określonym terminie i po określonej cenie, tak? Czyli w tym przypadku bank centralny zmniejszy płynność banków komercyjnych, ale tylko czasowo, bo jest warunkowy odkup, tak? O to właśnie w tym chodzi. No właśnie, ale obok tych operacji warunkowych mamy też operacje bezwarunkowe, czyli po prostu bezwarunkowy zakup, tak jak była mowa w tym przykładzie jeszcze przed tymi repo i reverse repo. W tym przy bezwarunkowym zakupie bank centralny kupuje papiery wartościowe i w ten sposób trwale zasila banki komercyjne w płynność. Natomiast w przypadku bezwarunkowej sprzedaży bank centralny sprzedaje bankom komercyjnym papiery lub emituje własne walory, przez to banki komercyjne po prostu płacą z gotówką do banku komercyjnego, mają tą płynność zmniejszaną. Dobrze, i teraz kolejny taki, można powiedzieć, instrument, który jest pewną modyfikacją tych operacji otwartego rynku. Mamy tak zwane instrumenty niestandardowe. Podczas kryzysu finansowego w roku 2007 i 2008 sytuacja gospodarcza stała się bardzo zła. Banki centralne obniżyły stopy procentowe do zera lub niemal zera i zwykłe operacje stały się niewystarczające. Więc uznano, że musimy zmodyfikować nasze narzędzia w taki sposób, żeby wtłoczyć płynność do sektora bankowego innymi metodami. Czyli zmodyfikowano operacje otwartego rynku i zastosowano je na niespotykaną skalę. Dlatego mówimy o luzowaniu ilościowym. To jest dosyć znane pojęcie. Luzowanie ilościowe, tak zwane QE, czyli Quantitative Easing. Luzowanie ilościowe. W ten sposób bank centralny skupuje z rynku papiery wartościowe, czyli tak jak w przypadku tych operacji otwartego rynku, ale na niespotykaną dotąd skalę. Czyli tutaj zobaczcie, mamy bilans Fed, czyli Banku Centralnego USA, który właśnie w roku 2008 rozpoczął taki ogromny program skupu aktywów. I tu macie bilans Fedu. Zobaczcie, że on podczas kryzysu był na poziomie 1 biliona dolarów i potem drastycznie rósł przez kolejne lata. Bank Centralny skupował ogromne ilości długu rządowego USA, czyli treasuries, obligacji rządowych oraz tak zwanych MBS-ów, czyli mortgage backed securities, czyli obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi. Te obligacje są emitowane przez quasi-rządowe agencje, które mają wspierać po prostu finansowanie kredytów hipotecznych na rynku wtórnym. I skup tych aktywów spowodował, że bilans Fedu wzrósł do roku 2015 do 4,5 biliona dolarów. Czyli widzimy, jak drastycznie się zwiększył. O 4,5-krotnie. Także widzimy, że w ten sposób bank centralny USA chciał wtłoczyć na masową skalę płynność do sektora banków komercyjnych. No i w pewnym sensie zrobił to, tak? Także rzeczywiście banki miały płynność zapewnioną. I to jest luzowanie ilościowe, że bank centralny skupuje niespotykaną dotąd ilość papierów wartościowych z rynku w ten sposób, wtłaczając płynność finansową do banków komercyjnych. Ale mamy też luzowanie jakościowe, które polega na tym, że bank centralny do tych operacji skupu przyjmuje papiery wartościowe o niższym ratingu, czyli troszkę bardziej ryzykowne.
Także to jest luzowanie jakościowe, gdy jakość instrumentów przyjmowanych do tych operacji skupu jest niższa. Na tym polegają właśnie te instrumenty niestandardowe. I teraz, w roku 2020, banki centralne na świecie odpaliły na nowo, na masową skalę, takie właśnie skupy aktywów i Narodowy Bank Polski też ogłosił taki skup po raz pierwszy w historii. O tym jeszcze nagram osobny materiał. Tu jeszcze jest bilans Fedu do roku 2018. Widzimy, on pozostał na wysokim poziomie, ponieważ Fed, czyli Bank Centralny USA, zatrzymał te papiery wartościowe na swoim bilansie i nie sprzedał ich na rynku. A tu jeszcze jest screen, powiedzmy, najbardziej aktualny. Widzimy, że już w roku 2020 Fed wraca ponownie do skupu aktywów na masową skalę. Ok, mamy właśnie jeszcze ostatni instrument, kanał psychologiczny. Co miesiąc lub co półtora miesiąca, w zależności od polityki danego banku centralnego, są konferencje prasowe po decyzjach. I w ten sposób prezesi banków centralnych lub członkowie tych organów decyzyjnych mogą odpowiedzieć na pytania dziennikarzy i przedstawić, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje. I w ten sposób mogą wpływać na oczekiwania uczestników rynku. Tutaj mowa o kanale psychologicznym. Banki centralne starają się przygotować opinię publiczną i przedsiębiorstwa, i innych uczestników rynku na to, jak będzie prowadzona ich polityka. Oczekiwania mają dużą rolę, ponieważ gdy na przykład społeczeństwo spodziewa się wysokiej inflacji, czyli na przykład ja bym się spodziewał, że za rok i za dwa, za trzy, za pięć lat będzie inflacja rzędu 10% rocznie, to jeśli ja mam jakieś oszczędności, to muszę je albo jakoś ulokować, żeby je uchronić przed tą inflacją, albo je wydać. Z tym, że jeżeli całe społeczeństwo spodziewa się wysokiej inflacji, wówczas presja na wydawanie tych środków jest wyższa, a wysoka presja na wydatki to sama spełniająca się przepowiednia, bo im więcej osób się spodziewa wysokiej inflacji, tym więcej osób wydaje teraz, a te zmasowane wydatki jeszcze bardziej nakręcają inflację. Czyli widzimy, że inflacja może trwać przez samo spełniającą się przepowiednię. I jeśli bankowi centralnemu się uda przekonać opinię publiczną, że przez instrumenty i działania, które on podejmie, uda się tą inflację zmniejszyć, wówczas jeżeli ludzie uwierzą, to mogą przestać wydawać, jeżeli gdzie ta inflacja może się zmniejszyć. Także widzimy, że tutaj jest bardzo ważny aspekt psychologiczny i banki centralne również mogą przez ten kanał wpływać. Z tym, że tutaj jest kluczowa wiarygodność banku centralnego. Po prostu społeczeństwo musi ufać, że bank centralny jest wiarygodny i że zrobi to, co mówi. Bo gdy bank centralny nie ma wiarygodności, wtedy i tak społeczeństwo mu nie uwierzy, nie podejmie działań, które sprawią, że dany cel banku centralnego, czyli na przykład ograniczenie inflacji, będzie osiągnięty. To jest na przykład screen z konferencji Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde, która jest, powiedzmy, od kilku miesięcy nową prezes EBC. Wcześniej był pan Mario Draghi. Tu mamy też pana Jeroma Powella, którego nominował Donald Trump jako prezesa Rezerwy Federalnej, najważniejszego banku centralnego na świecie. Dlatego, że dolar jest walutą globalną, walutą rezerwową, także polityka Fedu ma tutaj zdecydowanie kluczowe znaczenie. No i mamy też pana profesora Adama Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego. Także te konferencje są ważne, one kształtują oczekiwania uczestników rynku i w ten sposób bank centralny się komunikuje z rynkiem. Dobrze, to była dosyć długa prezentacja, z tego co widzę prawie godzinę. Także dziękuję za wysłuchanie. Zdaję sobie sprawę, że ktoś się tym zaczyna interesować, to te pojęcia mogą się mieszać. Także wiadomo, to nie jest proste. Ale ktoś chce, sobie to przejrzy, potem sobie wysłucha może ponownie, może doczyta o niektórych pojęciach i myślę, że spokojnie ten temat można ogarnąć. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność na tej prezentacji
i standardowo do usłyszenia w kolejnym materiale.